Sytuacja wygląda tak. Przyjeżdżacie na egzotyczne wakacje, jecie jak lokalsi, w obskurnych knajpkach na przykład i czujecie, jak w żołądku zbliża się potwór, jesteście struci, nie chcecie patrzeć na to jedzenie. Co robicie? Zamawiacie i właśnie tym się dzisiaj zajmiemy. Przeszukamy Foodpandę, znajdziemy fajne europejskie dania i sprawdzimy, ile kosztują, jak smakują. Zaczynajmy! Partnerem tajskiej food spedycji jest House of Asia. Wszystkie smaki Azji pod jednym dachem. Jeśli w Tajlandii stanie się coś złego z jedzeniem, nie macie już ochoty patrzeć na lokalne żarcie, to wtedy macie dwie opcje, Grab albo Foodpanda. Możecie sobie po prostu zamówić do domu, jak się czujecie kiepsko. Z Graba odcinek zostawiłem Wam tutaj, z Foodpandy właśnie zamówiliśmy 5 potraw. Jesteśmy we trójkę, więc każdy wybrał sobie jedną rzecz z europejskiej kuchni, którą normalnie w takiej sytuacji by zjadł i wybraliśmy też dwa bonusy. Zamówienie jest złożone, czekamy na kierowcę, zobaczymy co wjedzie. Tak się złożyło, że pierwszy przyjechał pewniaczek, czyli kepsonek. Rozwiniemy go, zobaczymy jak wygląda w środku. Miał być mieszany z mieszanym sosem, tak jak być powinno. Zobaczymy jak jest. No powiem Wam, że to jest najdziwniej zawinięty kebab, jaki w ogóle w życiu widziałem, bo jest z dwóch stron. Otwarty, wystaje mięso, wystaje cebula. Przekroimy go, zobaczymy jak w środku. No wygląda to dosyć dziwnie, jak zapach. Jest jakaś przyprawa, coś tutaj czuć. Są jakieś warzywa. Wjeżdżam. No powiem Wam, że mocno to jest średnie. Jest sam kurczak, miała być też wołowina. Jest kapucha, pomidor, to się zgadza. Sos miał być ostry. W ogóle nie czuję, żeby był ostry. Nie widzę też sosu czosnkowego, który miał tutaj być. Mięso twarde, średnio przyprawione. Nie czuć tutaj w ogóle żadnego vibe'u takiego, że chciałoby się po to wracać, chciałoby się to zjeść. Ale tu jest ważna sprawa. 104 baty, czyli 10 zł za taki kebabson. Dokończymy go, poczekamy co wjedzie następne. Błyskawicznie to tutaj działa, nie zdążyliśmy nawet kepsa dojeść, a przyjechało trzech kierowców, przywiozło trzy zamówienia. Siadamy, testujemy. Najpierw zajmiemy się tym, co ja zamówiłem dla siebie jako obiad, bo tak jak Wam mówiłem, we trójkę każdy zamówi coś innego. U mnie to jest pire. Tak wygląda. Pyk. A do tego, proszę Państwa, kurczak w sosie grzybowym. Czyli tak po naszemu, po europejsku stwierdziłem, że gdyby naprawdę coś złego z żołądkiem mi się stało, to taką rzecz bym zjadł, czułbym się bezpiecznie. Tak to wygląda. Do tego zestawu mamy też sałatkę, sprytne tajskie woreczki, jest gumka, pyk, odwijacie, ściągacie i wychodzi całe. Zupy w ogóle też tak przywożą, płyny, fajnie się to sprawdza. Jest jakieś sosiwo i świeże warzywa, spoko, wyłożymy. Wszystko już mamy na talerzu, porządna porcja, trzeba przyznać. Dwa kotlety z kurczaka, pire, bez sosu spróbujemy najpierw samego pire. Bez historii nie ma o czym gadać w ogóle, jest niedobre po prostu, nie ma ani soli, ani masła, nie ma kompletnie żadnych przypraw, takie ubite ziemniaki po prostu, nie wiem, może z jakimś mlekiem, że to jest takie bezsmakowe, średnie, zobaczymy jak kurak. Kotlet wygląda spoko, w sensie nie jest jakiś super cienki, rozklepany, panierka na nim była, chyba w mące był smażony, więc to wszystko rozmiękło w takim plastikowym opakowaniu, to jest średnie, no i albo jest soczysty, albo jest turbo tłusty, żeby się przekonać, trzeba sprawdzić. Bardzo fajny ten kurczak, powiem Wam. Jest słony, jest soczysty, nawet spoko jest ten sos. I tak szczerze, jakbym dostał coś takiego na bolący brzuch, gdzieś się tam powykładał w międzyczasie z żarciem, to bym się czuł spoko. Jest naprawdę w porządku, cena 220 batów, czyli 22 zł. Za taki cały talerz, moim zdaniem całkiem uczciwie. Podzielimy się tym, zjemy i jedziemy z kolejnym daniem. Open cup. Kolejny na warsztat trafia wybór pana operatora montażysty, czyli Smash Burger. No wygląda średnio, przyjechał w miarę szybko, jest ciepły, więc rozkroimy go, zobaczymy jak wygląda w środku. Tak dosyć ubogo to wygląda w środku. Jest jeden mały, cieniutki burger, jest bekon, bo miał być, jest ser, bo miał być. Bułka to jest jakiś rodzaj brioszki, nie wiem, pachnie słodko w ogóle. Wbijamy, zobaczymy. Myślę, że nie będzie pan zadowolony, bo generalnie suchość, marnej jakości mięso, w ogóle niedosolone to jest wszystko, bekonu kompletnie nie czuć, bułka jest dziwna, jest słodka, sosu mało, ser podłej jakości. No powiem Wam tak, jak mieszkałem wcześniej w Azji, przesiedziałem tu parę miesięcy, to z takiej zwykłej buły, zwykłego burgerka bym się pewnie ucieszył, ale w tym wykonaniu to jest po prostu średnie, sprawdzę cenę, chwila. 220 batów, czyli 22 zł. Boże, jak włazi to mięso w zęby. No, średnio. Średnio liczę, że kolejne rzeczy będą lepsze. Wybieramy coś na warsztat i działamy dalej. Dwie ostatnie rzeczy przed nami. Jedną mam tutaj. Zanim się do niej dobierzemy, to tylko powiem Wam, że na TikToku, na Instagramie mamy jeszcze dwie bonusowe potrawy, które sprawdziliśmy w tym teście. Także wbijajcie, linki macie w opisie. A teraz przed nami English Breakfast. American Breakfast, sorry.
Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. W pierwszej kolejności dwa pancake'i. To jest w ogóle danie, które moja dziewczyna zamówiła. Powiedziałem, że gdyby była chora albo było za ostro, co by wzięła, no to wzięła właśnie takie śniadanie. Do tego jajka sadzone. Jajka przesmażone na maksa, lekko zmasakrowane, ale okej. Do tego bekon, który wygląda całkiem nieźle, nie jest twardy. Pancake'i też wyglądają nieźle. Co jeszcze tutaj mamy? Ziemniaki pieczone. Są miękkie, z wierzchu nawet fajnie są przypieczone. No dobra, jak ziemniak, to ziemniak. I tutaj jeszcze niespodzianka, na dnie miseczki smoczy owoc, czyli pitaya, ta biała wersja. Nie wiem, jak to ma zagrać, ale wykładamy. Mieliśmy w tym zestawie jeszcze dwie rzeczy, jakiś miks warzyw, ale wyglądają i pewnie smakują jak smutek, bo tu nawet jakiegoś winigretu chyba nie ma. Dobra, nie będziemy tego pchać. I druga rzecz, zakładam, że to jest syrop klonowy. Nawet nie, w ogóle co to jest? Jakiś słony syrop. Ani to jest miód, ani to jest syrop klonowy. Nie mam pojęcia, co to jest, ale pewnie chodzi o to, żeby to wylać na pancake'a z tym boczkiem. Tak zrobimy i spróbujemy. Nałożyłem sobie taki konkretny kęs. Tutaj mała poprawka. To nie jest pancake chyba, tylko ten muffin amerykański. Tak czy siak, wjeżdżamy. Suchość, panie. Suchość przede wszystkim, ale generalnie smak jest całkiem w pałkę. To nie jest złe, jest świeże. Suchy znowu, ale fajny, puchaty jest ten muffin. Jajko jest w porządku. Bekon, no taki trzeciej kategorii, ale spoko. Przegryzłem owocem, przegryzłem ziemniakiem i powiem wam tak, jakbyście mieli problemy z żołądkiem, takie coś jest bezpieczną opcją. Smakuje trochę jak z maka. Nie myślę, że nic złego się po tym wydarzyć nie powinno, także jest w porządeczku. Wjeżdżamy w ostatnie danie. Zanim otworzymy ostatnie pudełko, to tylko cena śniadania, bo zapomniałem. 320 batów, czyli 32 zł za taką wątpliwą, powiedzmy, przyjemność. To, co mamy tutaj, to jest w ogóle prawdziwy włoski rarytas, czyli ta lasagna. Taki był pomysł na bolący żołądek i zatrucia. I powiem wam, że nie wygląda na dobry pomysł, ale sprawdzimy. Powiem wam szczerze, wygląda źle, a pachnie jeszcze gorzej, bo ten ser chyba ktoś wziął po prostu palnikiem i przypalił tak na chamsko, nie? Żeby to, nie wiem, podgrzać, co z tym zrobić. Mięso wygląda na suche. Są jakieś takie smutne grzanki. Ale sprawdźmy, bo może smakuje lepiej niż wygląda. Czasami tak bywa. Ktoś wie, że dzwoni, tylko nie wie, w którym kościele do końca, bo generalnie to jest poprawna lasagna. Jest niesłona, ale sam farsz jest w porządku. Makaron jest miękki, ser już troszeczkę nam oklapł, więc może zaraz to do mikrofali dorzucimy. To, co jest na górze, jest absolutnie niejadalne i tego się trzeba pozbyć, ale środek naprawdę zaskakująco dobry. Te grzanki też wyglądają średnio, nawet nie będę tego teraz ruszał, ale jak na taką dowożoną lasagnę gdzieś na azjatyckim końcu świata, jestem miło zaskoczony. Cena za taką tajską lasagne 250 batów, czyli 25 zł. Żebyście mieli porównanie, jak zamawiamy normalne, lokalne żarcie, na przykład z Graba czy z Foodpandy jak teraz, no to płacimy 60, 70, 80 batów za obiad, czyli nie wiem, 6-8 zł powiedzmy. Jest znacznie drożej po europejsku, ale powiem wam szczerze, gdybyście mieli jakieś gastryczne problemy, gdyby coś was dojechało, to żarcie nie jest złe. Nie smakuje tak samo jak u nas, ale jest jadalne i moim zdaniem to jest całkiem spoko. Jest świeżo, jest dosyć bezpiecznie, mogę to polecić. Jak feeling wam się podobał i chcecie zobaczyć inne materiały, które kręciliśmy w Tajlandii, tutaj test Graba albo coś z marketu. Zapraszam oczywiście i do następnego. Piona!